Jestem szefem grupy rekonstrukcji historycznej OKA Zdanisława. Grupa odtwarza Wojsko Polskie, tak zwanych kościuszkowców, Armię Czerwoną, powstańców warszawskich, żołnierzy AK. Padł pomysł w tamtym roku odtwarzania głównych bohaterów, samych swoich, do Lubomierza. I tak się zorganizowaliśmy. To trzeba wcześniej rezerwować. W Lubomierzu byliśmy skromniejszą ekipą, a tutaj jesteśmy praktycznie głównych bohaterów odtwarzamy. Brakuje nam, co prawda, Jaćki i Wiki. To przestawiamy. Rozumiem, już, że rozmawiam z Kargulem, tak? Pawlakiem. Pawlakiem, przepraszam. Tak. Pawlakiem. To jest... To jest sołtys. To sołtys, nie da się ukryć. Tu jest... To od razu widać. Kierowca ciężarówki. Ciężarówki, tu jest... Dowódca. Pasażer, bo w filmie była też ciężarówka, była chyba. Tak, do miasta jechali. I globus był, dobra. To jest mama Pawlakowa. To jest? Tu jest Kargule, odwieczny wróg. Młynarz. A to młynarza to może rozpoznać. Znaczy weterynarz. A tu kolega od jajka, co zakosił jajka, tak? Była taka scena. Schulmeister. Tak? Tak. Wieczorek. Alojce, wieczorek. O jajko nam gadał. Pokaż jajko. A gdzie masz jajko? Pokaż jajko. Ja. Masz jajko? Ma. Dawaj. Ma. Musi być pokazane, bo to... Na granatę uważaj. O, jest jajko. I tutaj nam brakuje tylko... Co, zaraz, o czyje ustawi? Brakuje nam tylko kolegi, ale był cwaniak, który od kota złożył. No tak. Klatka po nie została. No ale ustaliliście, czyje to jajko jest, czy nie? Nie. Czy Kargula, czy Pawlaka, bo to każdy da wam. Wielka kurka miła. A to mała jaczka? Nie, to na jaczkę za mało. I myślę, że wizualnie w miarę odpowiadamy ten. No jest klimat, no. To prawda. Myślę, że powinni się bardziej pod scenę podjechać. To za chwilę. Miało być, ale konferansjer nawalił. Kable, bo tam coś... Nie. Pomylił niby, bo mieliśmy po oficjalach podjechać tam. On zaprosił ratowników. No rozumiem. Dobra, okej. Okay. Maszyna fajna, samochód stylowy z epoki. No. Granaty, są granaty. No sąd sądem. A sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Odtwarzacie tutaj jako grupa, a pamiętacie dialogi? Znaczy, powiem tak, pamiętamy, ale nie próbujemy naśladować za bardzo, bo tego się nie da, to by było świętokradztwo. Ale u kota! Nawet futerka z kota nie zostało.